Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Mamy dzisiaj, moi drodzy, filmik z racji tego, że wchodzimy we wrześniu, 25 września, w nowy rok numerologiczny. I zaczynamy, moi drodzy. Ja tutaj po części pokażę, wytłumaczę, jak to będzie wyglądało od strony numerologicznej, żeby każdy sobie mógł oczywiście obliczyć. I zaczynamy, moi drodzy. Jak obliczyć numerologię roku 2023? No tutaj, kochani, 2023 dodajemy do siebie poszczególne cyfry z roku 202 plus 3. To daje nam siódemkę. To mamy siódmy rok właśnie numerologiczny. I jak obliczyć swój, moi drodzy, rok osobisty? Rok osobisty możemy obliczyć poprzez dodanie wszystkich cyfr z pełnej daty urodzenia. Tak zwaną drogę życia to się nazywa. Następnie cyfry nowego roku numerologicznego, czyli tej siódemki, oraz dodanie ich i sprowadzamy do postaci jednocyfrowej. Czyli na przykład jak ktoś się urodził. Tutaj mamy taki przykład, moi drodzy, 20 listopada 1972 roku. To jest numerologiczna piątka bodajże. 2 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 2. Czyli daje nam to piąteczkę numerologiczną. 2 plus 1, 3, 4, 5. 5 i 9 to mamy 14. 14 i 7 to mamy 21 i 2 to mamy 23. I rozbijamy te 23 na dwie cyfry, czyli dwójkę i trójkę dodajemy i sprowadzamy do liczby właśnie jednocyfrowej, czyli piąteczka, tak? Czyli tutaj, moi drodzy, jak ktoś... Przepraszam, nie było widać chyba. W każdym razie wszystkie liczby z daty urodzenia sumujemy, kochani. I jak ktoś się urodził właśnie 20 listopada 1972 roku, to ma piąteczkę numerologiczną i dodajemy siódemkę z roku numerologii. Siódemkę i tutaj mamy 7, moi drodzy, plus ta piątka. To nam daje 12 i sprowadzamy to do liczby pojedynczej, to 12, 1 plus 2, czyli tutaj piątka w tej chwili będzie w trójce, tak? Czyli piąty rok numerologiczny, liczba osobista, tak? W zasadzie, tak? Rok osobisty, piąty i tutaj z siódemka z roku 2023. To jest bardzo proste, moi drodzy, liczenie, także... Jedynka, ja przypomnę, teraz jest w ósmym roku, dwójka w dziewiątym, trójka w jedynce, czwórka w dwójce, piątka w trójce, szóstka w czwórce, siódemka w piątce, ósemka w szóstce, dziewiątka w siódemce. No i oczywiście jedenastka, liczby mistrzowskie, jedenastka w dziewiątce, 22 w dwójce, 33 w czwórce i 44 w szóstce. Ja jeszcze Wam sobie tutaj napiszę, moi drodzy, żebyście widzieli. 1 plus 7 to będzie ósemka. Zaraz tutaj to pokażę. 2 plus 7 to będzie w dziewiątce. Nie wiem, czy widać. Trójka numerologiczna, rok 7. Z roku 7 będzie w jedynce, czwórka plus siódemka z roku będzie w dwójce, piątka plus 7 to będzie w trójce, tak jak mieliśmy przykład, szóstka plus siódmy rok, czwórka, siódemka plus tutaj siódmy rok to będzie w piątce,
Ósemka plus 7 to będzie w szóstce. Dziewiątka plus 7 to jest siódemka. No i te mistrzowskie 11 to będzie plus 7, to będzie tutaj w dziewiątce. To jest dziewiątka. 22 plus 7 to nam wychodzi tutaj 2 plus 2, 4 i 7 to będzie jedenastka, czyli w dwójce. 33 będzie plus 7 tutaj, to będzie w czwórce i 44 plus 7 to będzie w szóstce. Czyli rozbijamy sobie i 1 plus 1, dodajemy wszystkie tutaj, tu powinno być jeszcze plusik, tak? Tu powinno być plusik przy tych liczbach mistrzowskich. Czyli tutaj macie, moi drodzy, rozpisane, jak ktoś jest na przykład dwójką numerologiczną, to teraz jest w dziewiątym roku osobistym. Jak ktoś jest na przykład piątką, to w trójce. Jak ktoś jest jedenastką numerologiczną, to w dziewiątym roku. Wszystko się tutaj zgadza. Na przykład jak ktoś jest 33, jest w czwórce. Dziewiątka numerologiczna to jest w siódmym roku osobistym. Dobrze, teraz moi drodzy, mamy te lata rozpisane. Wszyscy wiemy już, jak siebie obliczyć, swoją numerologię. Mamy tutaj, moi drodzy, także bardzo łatwo. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to oczywiście, moi drodzy, ja tutaj odpowiadam i służę pomocą. Dobrze, zaczynamy oczywiście od tych dziewięciu pierwszych. Zaczynamy od jedynki, która jest teraz, moi drodzy, przeszła w rok ósmy, tak? Dobrze. Zaczynamy od miłości, uczuć, jakie będą, pracy, finansów, zdrowia. No i zobaczymy, jakie będzie ogólne przesłanie na koniec. Dobrze. Zaczynamy jedyneczkę, moi drodzy. Co będzie w miłości u jedynki? W miłości jedynka. Praca, finanse. Przypominam, jedynki w ósmym roku teraz są. Dobrze. Moi drodzy, w miłości może być poznanie nowej osoby. Może być też taka dominacja ze strony partnera, ale też oczywiście w stałych związkach tutaj może powiać nudą. Możecie się zastanawiać nad wyborem partnera. Tutaj może być dla singli, może być nowa osoba poznana i ta osoba może być partnerem docelowym. W stałych związkach może być trochę nudy, może być trochę marazmu, ale też, moi drodzy, tutaj dominacja ze strony partnera, choć, moi drodzy, też tutaj nie będzie tak źle w stałych związkach. W pracy wychodzi troszeczkę, że będzie lepiej przez ten rok, to jest od 25 września do września przyszłego roku, proszę pamiętać. W pracy wychodzi tutaj troszeczkę lepiej, możecie otrzymać jakiś awans, jakąś nagrodę, ale oczywiście będzie bardzo dużo wydatków, spraw związanych, moi drodzy, z opłatami takimi różnymi i będziecie mieli poczucie, że te pieniądze gdzieś tam Wam uciekają. I oczywiście dacie sobie radę, czy w pracy, czy w finansach, ale to wszystko będzie takie umiarkowane. Może ktoś będzie się starał o dodatkową pracę jeszcze i może ją otrzymać. Oczywiście, moi drodzy, tutaj wiadomo, im większe finanse, tym większe wydatki. W zdrowiu układ hormonalny i należy oczywiście uważać u jedynek na układ moczowy. Wszystko związane z dolnymi partiami kręgosłupa, z lędźwiami, ale też z odpornością i układem hormonalnym. Należy się bliżej przyjrzeć tutaj hormonom, układ odpornościowy i układ moczowy.
Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczmy ogólne przesłanie, które będzie na ten rok. Jest karta świata, bardzo dobra karta. Jest to energia, moi drodzy, nowego projektu, nowego początku. Być może wiele osób wyjedzie za granicę, moi drodzy, wiele osób osiągnie sukces, bo po prostu będziecie chcieli coś więcej dla siebie. Tutaj zawodowo wychodziło polepszenie, ale też, moi drodzy, duże wydatki i też właśnie możliwa ta rozłąka. Także tu albo zaczniecie pracować niektóre osoby, niektóre jedynki w firmach zagranicznych, albo też, kochani, będziecie właśnie, moi drodzy, wyjeżdżać za granicę. Bardzo rozwojowy ten rok wychodzi dla jedynek. No i teraz idziemy do dwójki. Dwójki oczywiście teraz plus 7, to mamy dziewiątkę, czyli są w dziewiątym roku. Dobrze, moi drodzy, dziewiąty rok teraz wychodzi, czyli tutaj będą jakieś zakończenia, tak jak to przy pustelniku, zakończenia, rozliczenia. No dobrze, zobaczmy, moi drodzy. Co będzie w miłości? Tutaj miłość, uczucia po pierwsze. Druga sprawa, praca i finanse dla Was. Praca i finanse. I w zdrowiu. Na pewno tutaj w miłości trzeba będzie pracować nad związkiem. Jest dużo w pracy. Może być też, że będą tutaj nowe osoby w miłości się pokazywały, będzie kreatywnie, mogą być nowe związki, ale też mogą być i romanse, będzie bardzo namiętnie. Też, moi drodzy, musicie szukać w stałych związkach nowych rozwiązań, rozmawiać bardzo dużo ze sobą. No i oczywiście też tutaj trzeba wprowadzać różne nowe zmiany, aby w tym związku było takie odnowienie, odrodzenie relacji. Moi drodzy, dalej w pracy, w finansach, to co zaczniecie, będziecie, moi drodzy, przemyśleć chcieli, będziecie, tutaj w pracy będzie takie spowolnienie na pewno. Ponieważ będziecie chcieli coś przemyśleć, popatrzeć na to wszystko z dystansu, możliwe, że niektóre osoby będą planowały zmienić pracę i to im się uda, ale dopiero to po połowie roku. No tutaj w pracy może być przeczekanie, moi drodzy, czyli przed tą zmianą pracy będziecie tak siedzieć na jednym miejscu i po prostu czekać. Tu niektóre osoby w pracy też mogą mieć dłuższe zwolnienia, jakieś urlopy długie. Także, moi drodzy, zmiany dopiero w pracy i na lepszą to może być po połowie roku, czyli już w 2023, ale też, moi drodzy, też powiem szczerze, około lata przyszłego roku, albo też tu docenienie dla niektórych w pracy ogólnie, to będzie też dopiero latem. Będzie taka radość i duża satysfakcja z pracy zawodowej. W zdrowiu tutaj ogólnie problemy z odpornością, problemy z energią, która może być, ale proszę uważać, żeby nie spożytkować jej za szybko, nie spalić się. Mogą być problemy z nogami i ze stawami, moi drodzy. I też uważajcie na bóle głowy, zatoki. Także tutaj w zdrowiu takie trzy ostrzeżenia. Ważna Wasza energetyka i odporność. Problemy mogą być, ale ogólnie nie będzie źle, dojdziecie do zdrowia. No i przesłanie dla dwójek, kochani. Tutaj wyszła siódemeczka kielichów. Dużo pracy zawodowej, domowych obowiązków, dużo zamieszania.
Możliwe, że będziecie przez kogoś omamiani. To jest taka uwaga, taka rada, abyście uważali, kto wam co obiecuje. No i też sami siebie nie oszukujmy. Tutaj bardzo dużo będziecie się może rozwijać duchowo, emocjonalnie. Także rok rozwojowy pod względem duchowym na pewno, ale też dużo zamieszania w tym roku i dużo obowiązków. Także, moi drodzy, tutaj jest ta siódemeczka druga w tym czytaniu, bo mamy również siódemkę mieczy. Możemy być troszeczkę tacy oszukiwani przez kogoś przez ten rok. Także takie przesłanie tutaj dwójki oczywiście no, będą w dziewiątce i będzie troszeczkę trzeba, moi drodzy, nad związkami więcej siły włożyć, aby to miało ręce i nogi popracować. W pracy oczywiście takie troszeczkę spowolnienie w większości roku, no i na zdrowie duży fokus na stawy i nogi. No i tak to było u dwójki i teraz, moi drodzy, przechodzimy do trójeczek. Zobaczymy, co dla was. Trójki oczywiście będą w pierwszym roku. Także pierwszy rok przychodzi do was, trójeczki. Zobaczymy, co w miłości dla trójek. Dziewiątka mieczy w miłości, ósemka, czyli moc i król kielichów. W pracy, w finansach, piątka mieczy, wieża i koło fortuny. W zdrowiu dwójka kielichów, ósemka kielichów i siódemka buław. No tutaj dla was, moje trójeczki, jest troszeczkę w miłości obaw, oczekiwanie na jakieś zmiany. Możecie się, no przez pierwszy kwartał tutaj, czyli przez ten rok jest taka obawa. Oczekiwanie na powrót partnera. Też boicie się o swoją miłość. Coś będzie takiego, że będziecie w oczekiwaniu i troszeczkę w strachu. Później będzie więcej takiej mocy w was, sił witalnych dla was ogólnie i to się przekuje w miłości, przebije się, że będzie więcej namiętności i oczywiście spełniona miłość. Także osoby, które szukają miłości, mogą się zakochać i odnowienie uczuć w stałych związkach. Także bardzo dobrze w miłości wyjdzie. W pracy natomiast i tutaj w finansach wychodzi, moi drodzy, walka. Burzliwy rok, jeśli chodzi o finanse, trzeba będzie walczyć o swoje, zdobywać siłą troszeczkę. W pracy też tutaj mogą być duże zmiany, możecie zmienić pracę, moi drodzy, poprzez ten rok. I to będzie tak na samym końcu, czyli nawet i przyszły rok po lecie już. Także pod sam koniec roku numerologicznego te trójeczki mogą zmienić pracę, bo tutaj, moi drodzy, nowa miłość, nowa praca może być z przeznaczenia. No i oczywiście tu w zdrowiu też, kochani, musicie uważać na podwójne narządy, czy oczy, czy uszy, czy migdały, wszystkie, nawet i nerki, podwójne narządy. Sprawy dolnych dróg moczowych, może być ostre zapalenie na przykład pęcherza, no i też układ krwionośny do właśnie kontroli dla was poprzez ten rok. I kochani, przesłanie dla trójki. Ogólnie odrodzicie się, bo trójeczki tutaj wchodzą w pierwszy rok osobisty, moi drodzy, także odrodzenie, możecie się z kimś pogodzić, znaleźć nową miłość, załatwić ważne sprawy, być w wielkich, ważnych miejscach. Odrodzenie mówi nam o tym, że poczujemy, że żyjemy w tym roku. Na pewno wszystko się zmieni, dużo osób zmieni pracę, dużo osób może nawet wyjechać za granicę też, z dojazdem mieć tą pracę, szykuje się nowa miłość i tu, moi drodzy, sąd Boży przychodzi do was w tym roku, czyli
odrodzenie inaczej i nowe początki. No bo trójeczka w jedynkę wchodzi. Dobrze, kochani, teraz zobaczmy dalej, co dla czwórki. Co dla czwórki? Czwórki numerologiczne będą w roku osobistym drugim. Czyli powinniście wszystko robić w parze, razem, będzie dogadywanie się, będzie dużo harmonii, dużo przyjaźni, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czwóreczka, miłość, uczucia, miłość, uczucia. No tutaj różnie wyszło. Praca, finanse. No ale tutaj dwójeczka nam wyszła. I zdrowie. Moi kochani, w miłości przede wszystkim, tak? W miłości. Dla większości będzie bez zmian, ale dla niektórych w miłości będzie jakaś rozłąka chwilowa. Nie wiem, czy to gdzieś wyjedziecie za pracą. Będzie na pewno ta rozłąka, będzie taka krótka separacja. Ten rok będzie bez zmian w zasadzie ogólnie w miłości, ale na chwilę możecie sobie zrobić taką przerwę, bo wydaje mi się, że będzie rozłąka z powodów zawodowych, ale oczywiście raczej bez zmian w miłości. W pracy, w finansach jest dogadywanie się, nowa współpraca i wyjazdy. Wiele osób właśnie wyjedzie za pracą gdzieś dalej. To jest niekoniecznie zagranica, bo możecie dostać pracę w innym mieście też w Polsce, tak? Ale dla większości będą to wyjazdy i rozłąki właśnie z tego powodu w uczuciach. W zdrowiu będzie lepiej, moi drodzy, na pewno dużo lepiej, poprawi się, ale możliwe, że wasz stan psychiczny troszeczkę będzie, będą takie lekkie stany depresyjne. Musicie, moi drodzy, tutaj uważać na siebie. Może być też spadek takiej energii, ale ogólnie układ krwionośny też trzeba zwrócić uwagę na niego, bo może być jakiś tutaj problem drobny z powodu układu krwionośnego. No i oczywiście tutaj problemy, moi drodzy, z układem limfatycznym. Należy pić dużo wody na pewno. Możliwe, że będą jakieś toksyny. Będziecie zatruci, moi drodzy, tak powiem szczerze, że może być problem z zatrzymywaniem wody w organizmie, spadek energii ogólnie. No, ale wydaje mi się, że wyjdziecie z tego. Jest ta szóstka buław mimo wszystko, ale też ona mówi, jest związana czysto z układem krwionośnym, który może być do kontroli. Dobrze, kochani, i teraz ogólne przesłanie dla czwórek, które będą właśnie w drugim roku. Dużo, moi drodzy, takich zaproszeń, niespodzianek was czeka. Paść kielichów przynosi uśmiech losu, przynosi niespodziewane jakieś prezenty, niespodziewane sprawy, które są pozytywne. Możliwe, że gdzieś będziecie zapraszani i dużo rzeczy uda wam się w tym roku, pomimo że możliwe, że będą trudności, ale dużo spraw przezwyciężycie, ponieważ jest tutaj paść kielichów w bardzo pozytywnym takim osobnikiem, który mówi o radości życia, spełnionych życzeniach. Także tego wam życzę, moje drogie czwóreczki. No i teraz przechodzimy do piątek numerologicznych, które będą w roku, moi drodzy, osobistym w trójeczce. Czyli na celebrowanie nastawiamy się, na świętowanie, na takie sprawy, ale też proszę uważać, bo tutaj mogą być niespodzianki. Dobrze, zobaczymy miłość, uczucia dla was przez ten rok. Praca, finanse dla piątek, zdrowie.
No, moi drodzy, tak, powiem szczerze, że w miłości, w uczuciach są tutaj jakieś braki. Z powodu, moi drodzy, nie wiem, rozłąki, wyjazdów, braki emocjonalne. Kogoś będzie w miłości brakowało. Możemy za kimś bardzo tęsknić w tym roku, ale też w tym roku, tym od września do września, tym osobistym, moi drodzy, numerologicznym. Mamy tutaj takie wahanie co do, moi drodzy, co do miłości. Możemy wybierać, tak? Ale też, moi kochani, tutaj będą takie ograniczenia naprawdę w uczuciach. Nie wiem czemu. Czy to też z powodu wyjazdów, tak jak u czwórek było. Też będziemy się zastanawiać nad wejściem w nowy związek, osoby, które są singlami. Będą bardzo się zastanawiały. Ale też osoby w związkach tutaj, które są, też mogą z powodu, mogą mieć jakieś krótkie separacje, rozstania właśnie z powodów wyjazdowych i taką tęsknotę ogólną. No tak wyszło. Moi drodzy, tutaj w pracy, w finansach jest dużo pracy, bezpiecznie. Na pewno będziecie się rozwijać. Niektóre osoby mogą mieć oczywiście, moi kochani, pracę zdalną z domu, ale też zaczniecie nowy rozdział, nową pracę. Ta praca może dotyczyć również opieki nad dziećmi. Tego typu prace możecie podejmować. Na pewno bezpiecznie, ale bez rywalizacji się nie obejdzie. Także jest jakaś rywalka w waszej pracy na pewno koło was. No i cóż, moi drodzy, przechodzimy do zdrowia. W zdrowiu takie umiarkowanie, no możliwe, że powrócicie do balansu, ale też tu są pokazane badania lekarskie, które należy wykonać. Też dużo będziecie stresu mieć. No, bezsenność na pewno się tutaj pojawi, dużo stresu, możliwe związanego z pracą, ale też układ moczowy, dolne drogi, tutaj nerki, nadnercza, pęcherz. Ogólnie ten rok będziecie przeprowadzać jakieś badania. Może nie będzie tak źle, ale po prostu badania trzeba zrobić i tutaj będą duże problemy ze snem, ja widzę u piąteczek. No ale życzę Wam powodzenia, w finansach tutaj będzie dosyć dobrze, no ale tutaj tęsknoty w uczuciach, w miłości wyszły mi. No i oczywiście, moi drodzy, przesłanie ogólne, ósemka buław wyszła. Czyli, moi kochani, na pewno zawodowo dużo się rozwiniecie, jeśli macie firmę, będą te firmy Wasze dobrze prosperowały. Może być zmiana na przykład profilu firmy albo też dołączenie czegoś, bo jest ten paś monet tutaj, to może być też coś nowego. Oczywiście ogólnie rozwój, podróże dalekie samolotem, rozwój zawodowy. Oczywiście tutaj też układ krwionośny, jeszcze powiem o zdrowiu, układ krwionośny może być do kontroli, ale rozwój na pewno dla Was. Także kochani, dziękuję bardzo serdecznie. We wszystkich dziedzinach będziecie się rozwijać. Dobrze. No i teraz szóstka. Co dla szóstek numerologicznych, wchodzą w rok osobisty, czwarty. Dobrze, szósteczki numerologiczne. W pracy, w miłości, przepraszam, w miłości, miłość, uczucia. Będzie się działo. Praca, finanse i zdrowie. W miłości, w uczuciach zmiany może być burzliwie i w starych związkach. I w nowo poznanych. Tu oczywiście ktoś będzie toksyczny. Będą jakieś problemy, moi drodzy, i na pewno tu możecie, moi drodzy, mieć troszeczkę problemu, bo ktoś toksyczny okaże się. To jest taki burzliwy moment w życiu uczuciowym. Nadchodzą takie zmiany.
Także tu trzeba będzie się bliżej przyjrzeć partnerowi, partnerce. Może być też tak, że osoby, które są singlami, będą miały dużą rywalizację, sporo kandydatów dla Was. Będziecie wybierać. W stałych związkach mogą być kłótnie, problemy. Może być tak burzliwie, powiem szczerze. Mogą być też, moi drodzy, duże zmiany. No, tak wyszło. W pracy, w finansach jest coś nowego, jest dosyć dobrze, ale też, moi drodzy, są dwie karty, które mówią, że będzie wspaniale. Ale, moi drodzy, tutaj trzeba będzie więcej użyć jakiejś reklamy, zareklamować się, rozgłosić, bo nowy biznes tutaj się szykuje, nowe działanie, a dla niektórych może nowa praca. Ona przyniesie, ta praca czy ten biznes, duże powodzenie materialne, ale tutaj potrzebujecie reklamy większej w waszej pracy przez ten rok i będziecie działać bardzo ostro, stabilnie, dobrze. No i w zdrowiu, drogie szóstki, w zdrowiu, tutaj sprawy hormonalne troszeczkę wychodzą, sprawy kości, stawy, moi drodzy, i układ odpornościowy. Nie marnujcie energii, nie zużywajcie tej energii na raz. Dajcie sobie, moi drodzy, czasu. Zdrowie nie będzie takie złe, ale pamiętajcie o stawach, swoich kościach, sprawach hormonalnych. Może warto zrobić w tym kierunku jakieś badania. No i, moi drodzy, oczywiście dla Was tutaj przesłanie na ten rok, kochani, przesłanie dla szóstek, jest karta cesarza. Będziecie działać z pozycji lidera. To może być dominacja w miłości, moi drodzy. Możecie też właśnie mieć odnalezienie swojego życiowego partnera docelowego. Również w pracy bardzo będziecie działać odważnie. Jeśli pracujecie u kogoś, to możecie awansować, otrzymać nagrody. Jeśli macie swoje firmy, to tutaj też będzie rozwój. No i oczywiście tutaj też jeszcze powiem o zdrowiu przy tej karcie. Uważajcie na bóle głowy i jakieś stłuczenia też mogą tutaj się przytrafić. Ale ogólnie tutaj cesarz nam mówi o problemach około głowy. Także, moi drodzy, może też układ krwionośny troszeczkę przy tym królu buław będzie do kontroli u szóstek w tym roku. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, drogie szóstki, i teraz zapraszam siódemkę. Siódemka numerologiczna w roku osobistym piątym, moi kochani, jesteście. Rok osobisty, tutaj piąty. Dobrze. Miłość, uczucia. O, proszę bardzo. Dobrze, mamy praca, finansa. Pracę, finanse. Jak nam tutaj wychodzi? No i, moi drodzy, tu oczywiście jest zdrowie. Co w zdrowiu dla siódemek? W miłości na pewno dużo zmian na plus. Jest tutaj nowa miłość, albo też, moi drodzy, powroty. Jest powroty do starych miłości, jest dużo satysfakcji, harmonii, ale nad tym związkiem trzeba będzie na pewno jeszcze popracować. Jest szansa na miłość i to dużą. Niektóre osoby powrócą do siebie. Jest bardzo taka duża tutaj przesłanka w tym temacie. Kochani, dalej. Na pewno w pracy, w finansach szykuje się coś nowego i to duże zmiany. Możecie szukać tej pracy, moi drodzy, zmieniać ją, bo po prostu będzie za nerwowo w jakimś miejscu i będziecie chcieli sobie zmienić. Także tutaj, moi drodzy, w pracy może być koniec tej pracy i nowe działanie, nowa praca. Coś będzie Wam tutaj nie pasowało w tej pracy, w której jesteście i będziecie chcieli zmieniać. Także to jest dobre w sumie, bo wchodzicie w piąty rok osobisty, czyli, moi drodzy, jest tutaj dużo ruchu, dużo zmiany. W miłości będzie lepiej na pewno, w pracy też będzie ten koniec.
nieunikniony, bo wy już jesteście bardzo umęczeni siódemki tą pracą. No i oczywiście, kochani, tutaj zdrowie, bezsenność, problemy mogą być z jakimiś używkami. Uważajcie na to, aby unikać, bo tutaj może być uzależnienie jakieś, czy to od nikotyny, czy to od właśnie alkoholu. No, na takie sprawy uważajcie, czy jakieś palenie czegoś, tak? No i oczywiście też tutaj problemy mogą być troszkę z odpornością, zmiany i też układ krwionośny przydałby się troszeczkę do skontrolowania u siódemek. Ogólnie, moi drodzy, rok dynamiczny, zmienny będzie i przesłanie ogólne dla Was będzie dobrze, bo pomału, małymi krokami zaczniecie coś nowego. Bo tutaj coś się kończy, coś zaczyna przy paziu monet, jest koniec, coś co było niepotrzebne, to odejdzie, zaczniecie możliwe, że nowy rozdział w nowej pracy. I też tu, moi drodzy, wcale nie są takie małe pieniądze przy paziu monet. Zaczniecie coś nowego, co Wam przyniesie lepsze dochody, choć pomału, małymi kroczkami. Także nie będzie tak źle. Dobrze, moi drodzy, ja Wam życzę wspaniałego roku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz przechodzimy do ósemek. Ósemki, moi drodzy, numerologiczne będą tutaj w szóstym roku osobistym. W miłości. Co u ósemek w miłości? W finansach, w pracy, w zdrowiu. No, moi drodzy, ósemki numerologiczne przechodzą do szóstego roku, tak, osobistego. W miłości na pewno niedostrzeganie tej miłości, poczucie osamotnienia, ale też rywalizacji, ktoś może się wtrącać do Waszych uczuć i takie ograniczenia. Te dwie piątki przynoszą taki chaos i ograniczenia. Możecie za kimś tęsknić, też tu mogą się wtrącać trzecie, czwarte osoby do Waszych uczuć. Możliwe też, że będziecie właśnie ograniczeni z powodu jakiegoś wyjazdu, z powodu jakiejś rozłąki, będziecie za kimś tęsknić w uczuciach. Trzeba będzie po prostu spokojnie przeczekać, tak? Ale na pewno ta miłość, moi drodzy, jest tutaj zagrożona przez ten rok ósemek w pewnym stopniu. W pracy, kochani, duże zmiany, w pracy, w finansach, może być burzliwie na początku tego roku, czyli od września, burzliwie oczekujecie na jakieś finanse, oczekujecie na załatwienie spraw jakichś zawodowo-finansowych na pewno, trzeba będzie walczyć o swoje. Ale, moi drodzy, nie będzie tak źle, bo jest to bezpieczeństwo przy Was. Możliwe, że wiele osób będzie pracowało z domu, będzie robić dodatkowe jakieś zajęcia w domu. Także tu wychodzi, moi drodzy, dosyć ciekawie, stabilnie, ale trzeba będzie o to walczyć. Nie przyjdzie to łatwo w finansach ani w pracy. No i w zdrowiu, moi drodzy, tutaj mogą być problemy właśnie z układem kostnym, z układem sercowo-naczyniowym. Oczywiście zmiana lekarza być może i też, moi drodzy, tu musicie na siebie uważać podczas podróży i chorobę jakąś lokomocyjną, jeśli macie, to też może mieć miejsce. Uwaga, w podróży, podróże niewskazane w tym roku dla ósemek, tak, numerologicznych. I kochani, przesłanie, szóstka monet. Ogólnie będzie to taki rok dawania i brania, pomimo że właśnie wychodziły ograniczenia, czy w miłości, czy też burzliwie będziecie walczyć o finanse, przyjdzie ta pomoc.
Jest dobrze, czyli cieszę się, że wyszła ta karta, ponieważ tu możecie liczyć na pomoc czyjąś, ktoś Wam będzie poświęcał czas i pieniądze na pewno. Także na pewno otrzymacie pomoc i materialną, i moi drodzy, tu pomoc taką mentalną, tak? Jeśli będzie potrzeba, żeby ktoś z Wami coś załatwił, pojechał, pomógł Wam, to na pewno w tym roku będziecie mogli na to liczyć. Także ogólnie nie tylko pieniądze, ale i czas będzie dla Was poświęcony. I Wy też będziecie, moi drodzy, opiekować się być może kimś w tym roku, pomagać komuś. Dobrze, moi drodzy, to jest dla Was takie przesłanie. No i oczywiście Wam dziękuję, kochane ósemki. Przechodzimy do dziewiątek. Dobrze. Dziewiątki numerologiczne są w siódmym roku osobistym. W pracy. Tutaj w miłości, przepraszam. W miłości, a wychodzi nam właśnie inaczej. Wychodzi nam materialnie, ale dobrze. W pracy, w finansach, kochani, w pracy, w finansach, co będzie i w zdrowiu. Ogólnie tutaj u dziewiątek, moi drodzy, są fajne karty, dobre energie. Na pewno w miłości, w uczuciach trzeba będzie popracować nad tymi związkami. Na pewno trzeba będzie, moi drodzy, tutaj wiele osób zacznie nowe jakieś przygody w uczuciach. Mogą być romanse dla osób samotnych, ale też, moi drodzy, dużo czasu, na przykład jeśli macie dzieci, to dużo czasu będziecie i pieniędzy poświęcać na swoje pociechy, tak? Tutaj też, moi drodzy, w miłości jest oparcie dla Was bardzo duże, dla dziewiątek. Także osoby, które są w stałych związkach, dużo pracy i też może się pojawić dużo pracy nad związkiem, mam na myśli. I moi drodzy, tutaj uwaga, bo w uczuciach dla dziewiątek w tym roku może się pojawić trzecia osoba niespodziewana, niechciana. Kochani, w pracy, w finansach będzie dosyć stabilnie. Wiele osób będzie pracowało z domu. Będziecie mieli pracę dodatkową w domu. Też sprawy tutaj urzędowe jakieś będziecie załatwiać przez ten rok i korzystnie to wszystko wyjdzie. Także będzie to bezpieczeństwo finansowe u dziewiątek na pewno. Nie macie się co obawiać. Możliwe, że będziecie pracować właśnie z domu, swoją firmę na przykład przeniesiecie do domu. Wiele osób tak będzie działać w tym roku numerologicznym. W zdrowiu sprawy kobiece, troszeczkę sprawy hormonalne, ale też, moi drodzy, musimy uważać na układ moczowy i nereczki, nadnercza, pęcherz moczowy, dolne partie kręgosłupa. Być może też jakieś choroby wirusowe i zmiany lekarza dla dziewiątek. Także tu będzie dużo się działo, kochani, u Was w tym roku w zdrowiu. Możecie zmieniać lekarza. No i oczywiście, kochane dziewiątki, tutaj dla Was przesłanie. Działajcie niezbyt pochopnie, zróbcie takie sobie przemyślenia, działajcie z poczuciem takiego dystansu, tak? Możliwe, że w tym roku będziecie mieć problemy właśnie z nogą albo z nogami również zdrowotnie. Też, moi drodzy, dużo będziecie przemyślać, będzie to taki rok, w którym nie będziecie działać pochopnie. I być może, jeśli będziecie chcieli wszystko zrobić sami, to dla Was taka rada: poproście kogoś o pomoc. Także, moi kochani, to dla Was horoskop numerologiczny dla dziewiątek. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.